Dzień dobry, dzisiaj Państwu zaprezentujemy działanie oraz funkcję wyświetlacza w hulajnodze TechLife Q3. Aby uruchomić hulajnogę, należy przycisnąć przycisk ON oraz przyłożyć tak NFC do wyświetlacza. Na wyświetlaczu mamy, patrząc od samej góry, stopień naładowania baterii, aktualną prędkość, aktualny bieg, aktualnie przebyty dystans, dystans całkowity oraz aktualne napięcie akumulatora. Po prawej stronie od wyświetlacza mamy przyciski odpowiedzialne za zmianę biegów, plus i minus. Przycisk I odpowiada nam za aktualne wyświetlenie, czy to napięcia, czy aktualnie przejechanego dystansu, przycisk tempomatu oraz przycisk wyłączenia lub włączenia hulajnogi. Przejdźmy na lewą część kierownicy, na której mamy przyciski odpowiedzialne za światło, za kierunkowskazy lewy lub prawy oraz sygnał dźwiękowy. W celu wejścia do ustawień hulajnogi przyciskamy przycisk interfejs przez około 3 sekundy. Pokrótce Państwu omówimy parametry wyświetlacza TechLife Q3. Parametr P00 odpowiada za rozmiar kół i jest on ustawiony domyślnie na 10 cali. P01 to napięcie odcięcia akumulatora, gdzie wynosi ono domyślnie 39 V. P02 to ilość magnesów w silniku, gdzie wartość domyślna to 30. P03 to ustawienia biegów, gdzie wartość 0 odpowiada za 3 biegi, wartość 1 to 5 biegów, a wartość 2 to 9 biegów. P04 to jednostka przebiegu, mile lub kilometry. P05 to start od zera lub start od odepchnięcia. P06 to jest tempomat, na wartości 0 jest on wyłączony, a na wartości 1 jest on włączony. P07 to styl jazdy. P08 to moc silnika, którą regulujemy od 0 do 100%. P09 to hamulec elektryczny, który regulujemy od 1 do 3, gdzie 1 działa najsłabiej, a 3 działa najmocniej. P10 to jest hasło uruchomienia hulajnogi bez tagu NFC. P11 to hasło do parametrów menu wyświetlacza, u nas jest to funkcja nieaktywna. P12 jest parametrem niewykorzystywanym. P13 to jasność podświetlenia wyświetlacza od 1 do 3. P14 u nas jest parametrem niewykorzystywanym. P15 to jest przyspieszenie hulajnogi od 1 do 5, gdzie 1 jest to najwolniej, a 5 to jest najbardziej dynamicznie. P16 to jest parametr niewykorzystywany. P17 to jest wyłączenie biegów, czyli możemy mieć po prostu tylko i wyłącznie jeden bieg na hulajnodze. P18 to czas uśpienia hulajnogi. P19 to kalibracja prędkości pokazywanej na wyświetlaczu, a P20 to napięcie nominalne, które wynosi 48 V. W celu wyjścia z menu ustawień hulajnogi przyciskamy przycisk tempomatu lub po około 5 sekundach hulajnoga sama wraca do wyświetlacza głównego. Na wyświetlaczu mogą też się pojawiać różne błędy hulajnogi, pokrótce Państwu omówimy każdy z nich. Błąd E01 odpowiada za uszkodzenie sterownika, błąd E22 odpowiada za uszkodzenie manetki, błąd E23 jest uszkodzeniem silnika, błąd E24 jest uszkodzeniem czujników hala, błąd E25 jest uszkodzeniem czujników hamulca, E26 odpowiada za błąd w baterii, E30 odpowiada za błąd komunikacji wyświetlacza.